Vlastne požiar nahlásili okolo obeda. Požar vybuchł v południe, zajął obszar około 5-6 hektarów. Jeszcze dokładnie nie wiemy, jaka to jest wielkość. To jest prywatny las miasta Kežmark. Je to prywatny les miasta Kežmark. Około 20 ratowników ewakuowało turystów, którzy znajdowali się na okolicznych szlakach, które mogły być zagrożone ogniem. Głównie byli to Polacy. Ewakuacja odbywała się spokojnie, poza nielicznymi, którzy odmówili zejścia ze szlaku. Ten pożar prawdopodobnie znikł w dosytku ludzkiej. Ogień spowodowali tam ludzie, którzy wykonywali prace leśne. Szybko się rozprzestrzenił, bo zbyt późno przystąpiono do gaszenia. Na przykład helikoptery z wodnymi balonami przyleciały dopiero 3 godziny później. Wyjaśniamy tę sytuację. Helikoptery doszły żal aż po jakichś 3 godzinach, od kiedy był pożar zaewidowany. To są wielkie zniszczenia. Tam były młode w gniazdach. Praktycznie wszystkie istoty, które nie miały skrzydeł i nóg, spaliły się żywcem. A nie miało nogi, tam zhorelo.